Okej, witajcie. No się niektórzy tam mam stałych, że tak powiem, subskrybentów, no to na tych stałych, że tak powiem, pewno się zastanawiają, co z moim zdrowiem. Co z moim zdrowiem? Słuchajcie, no chodzę do psychiatry cały czas. Raz tam w miesiącu chodzę do psychiatry. Już miesiąc temu zeszliśmy z trzech tabletek haloperidolu na jedną tabletkę haloperidolu wieczorem, 5 mg, której i tak nie zażywałem. Tych trzech też nie zażywałem. Po prostu od ostatniego pobytu w szpitalu w grudniu praktycznie nie zażywałem lekarstw. W ostatnim miesiącu zażyłem może dwie niecałe tabletki. Po prostu miałem taki moment, kiedy rzeczywiście czułem, że się troszkę delikatnie nakręcam na coś. No i tak sobie skubnąłem te tabletki, nie? Kilka razy. Nie całą tabletkę, bo tego nie zjedł, ale tak sobie skubnąłem. I w zasadzie to by było na tyle z mojego zażywania lekarstw. Nagrałem nagranie o tym wybaczaniu, nie? Że jak wybaczyłem, to się przestałem nakręcać, nie? Więc już potem już nie zażywałem tego lekarstwa. Nie wiedziałem, co się ze mną dzieje. Pastor mi powiedział, że powinienem wybaczyć. Jak wybaczyłem, to się przestałem nakręcać i już nie zażywałem tych lekarstw. Po prostu, wiecie, nakręcenie w duszy powoduje to, że ciało jest spięte, ciało funkcjonuje w stresie, ciało funkcjonuje w jakimś dziwnym, takim dziwnych objawach, tak? No i w stresie, że tak powiem, te lekarstwa pomagają, bo coś tam niby regulują, jakiś tam stres, tak? Więc tak, te lekarstwa, że tak powiem, wtedy skubnąłem sobie, tak? Lekarz wie o tym, że nie zażywam lekarstw, ale ja do niego chodzę cały czas, bo ja się trochę uparłem, nie? Chciałbym, żeby mi napisał kiedyś coś takiego, że jestem zdrowy. Bo kiedyś na przykład chodziłem na fundację, na wolontariat, nie? I wiem, że do szpitala, do odwiedzenia chorych. No i wiem, że tam zawsze było pytanie, czy jestem zdrowy psychicznie. I chciałbym mieć taką kartkę, że jestem zdrowy psychicznie jednak, nie? No bo uważam się za zdrowego psychicznie. To, że mam różne inne poglądy niż większość, tak? Jestem w totalnej mniejszości w tym kraju, to można mnie uznawać za nienormalnego. No uznaję po prostu Biblię za jakiś totalny autorytet w dziedzinie świata, wszystkiego, nauki i tak dalej. Z tym się nieźle rozjechałem, bo całe moje życie, tak naprawdę wcześniejsze, to była tylko i wyłącznie nauka. Wszystko było na podstawie, wiecie, nauki, jakiegoś wierzenia i tak dalej. Wszystko chciałem wytłumaczyć rozumem, wszystko chciałem wytłumaczyć kulturą, sztuką, rozumem i tym podobnymi sprawami. Moi rodzice są naukowcami, nie? Nawet wiarę naukowo chciałem wytłumaczyć. Nawet jak Jezusa zacząłem poznawać, jak już się ochrzciłem, w wodzie uwierzyłem, to też go naukowo chciałem zrozumieć, to wszystko, te uzdrawiania, to jego śmierć chciałem naukowo zrozumieć, psychoanalitycznie wchodziłem w taki świat, czytałem różne książki psychoanalityczne, psychoterapeutyczne, jak człowiek funkcjonuje. Zaczynałem rozumieć to w ten sposób, nie? Że przeniesienia, projekcje i tak dalej, nie? Taką naukową sprawą, no ale wszystko mi się rozwaliło, kiedy naprawdę spotkałem Boga. Wtedy się okazało, że świat jest zupełnie na czymś innym stoi, że to wszystko są demoniczne kłamstwa. A jednak Biblia jest całkiem prawdziwa, jednak ten Jezus był po prostu te 2000 lat temu na ziemi w ciele, tak jak mnie dzisiaj widzicie, i wszystko tam było prawdziwe, nie ma tam nic religijnego i tak dalej. No i musiałem to porzucić, no i porzucając to też tak naprawdę porzuciłem 99% mojego rozumu, który się opierał na czymś innym niż Jezus, tak? No i trochę wariowałem, bo nie potrafiłem tego sobie, wiecie, ustawić. Próbowałem się jakoś odnaleźć w tym świecie na nowo. No teraz się odnajduję, tak? Teraz się powoli odnajduję, znaczy powoli, może i szybko, bo tak naprawdę pół roku jeszcze temu byłem w psychiatryku, nie? Ostatnie lata wcześniej spędzone było w psychiatrykach chyba z sześciu, tak? No ciekawie nie było, nagrania są wcześniej. No ale na dzień dzisiejszy, mówię, schodzimy z lekarstw, tak? Takich nie zażywam, więc ciężko będzie, że schodzimy. No i się będę raczej domagał tego napisania, że jestem zdrowy psychicznie, nie? Nie wiem, kiedy mi to ten lekarz da. W każdym razie, jeśli chodzi o takie moje gadki religijne, których tutaj ktoś nie rozumie, tak? I mogą się one wydawać psychotyczne, mogą się wydawać nienormalne, mogą się wydawać urojeniami moimi fazami i tak dalej, to ja to samo pokazywałem lekarzowi, mówiłem mu i tak dalej. Lekarz się nazywa Piotr Smoleń, tu na UJ-cie pracuje. Mogę chyba nazwisko podać, no bo jest pracownikiem takim, gdzie go można tam znaleźć na stronach, nie? Możecie do niego zadzwonić, się zapytać, czy ja jestem zdrowy psychicznie, czy ja nie jestem nakręcony. Ja byłem u niego w czwartek, tak? Byłem u niego w czwartek i on nie twierdził, że jestem nakręcony. On twierdził, że ze mną jest wszystko okej, okay, tak? Być może mam jakąś wiedzę religijną, tak? Powiedział, że mamy jakąś wiedzę religijną, no, która rzeczywiście, jak ja to mówię, no to ludzie mogą tego nie rozumieć po prostu, tak? I jest to jakieś takie odhaczone niby od rzeczywistości, ale on nie widzi w tym psychozy. On nie widzi w tym urojenia. No jest to odhaczone od rzeczywistości. Może mówię czasami trudnym językiem. Może myślę, że mnie każdy z was zrozumie od razu, tak? No,
może tak po prostu myślę, tak? Może to jest jakiś mój błąd, nie? No, może nie, a może tak. A może tak czuję, że tak mam mówić, nie? Po prostu, no, jestem sobą po prostu zwyczajnie, tak? Jestem sobą zwyczajnie. Wcześniej się bałem być sobą po prostu. Jak ja się bałem być sobą, nie? No to trafiałem do psychiatryku, bo banie się być sobą, no to za tym idą lęki, za tym idą różne dziwne rzeczy. Po prostu. Ja się bałem być sobą, no i słuchałem jakichś dziwnych duchów, tak? Innych niż Bóg, tak? Które mi pokazywały, że może jednak jestem wariatem, nie? I tak dalej. Słuchałem tych lekarzy, nie? Że może jednak mam schizofrenię i powinienem to leczyć, że może jednak mam dwubiegunówkę i powinienem to leczyć, nie? I słuchałem różnych demonów. Raz rozmawiałem z demonem, przez miesiąc chyba rozmawiałem z demonem, który się nazywał Duch Melchizedeka, bo myślałem, że tak można, bo na jednym nagraniu chrześcijańskim, takim już wiecie, ewangelicznym i wielce, zobaczyłem, jak ktoś rozmawia, ktoś mówi o tym, że rozmawia z Abrahamem, i to jeszcze w ciele mu się Abraham objawił i rozmawia, i to jest normalnie, słuchajcie, czasami przez niektóre wierzenia, właśnie takie biblijne, nie? Uznawane za prawdziwą, wiecie, wiarę i tak dalej, nie? No ja sobie tak samo rozmawiałem z Melchizedekiem, się rozjechałem, nie? Po tych rozmowach, no zamiast się, wiecie, naprawiać, ustawiać i tak dalej, no to nie zauważyłem potem, że jedna osoba w rodzinie mi się też rozkręca, no, dziwnie duchowo. Potem ta osoba w rodzinie popełniła samobójstwo, no masakra była totalna, na tak. Dzisiaj się staram naprawdę mocno stać na nogach, mocniej niż wszystko dookoła, tak. Po prostu wiem, że jestem na ziemi, tak, i mam jedyne, co mogę robić, to tak naprawdę głosić Ewangelię, głosić Chrystusa, tak, ukrzyżowanego, głosić krzyż. To mogę robić po prostu, tak. No, mój lekarz tego nie uznaje za psychozę. Takiego lekarza mam teraz, tak? Nie wybierałem, tylko takiego mi tam podali na tym na UJ-cie, tak? Jak przyszedłem, powiedziałem, co mi dolega, tak, to mi dali takiego lekarza. Nie uznaję tego za psychozę, tylko twierdzi, że jak ja to mówię, to mogę to mówić trochę niezrozumiale, nie? No po prostu, nie? Ale że nie widzi w tym nic chorego, tak? No po prostu boi się troszkę, że po prostu, żeby mi jakiś epizod nie przyszedł nagle, tak? I żebym nagle nie trafił do szpitala, tego się troszkę boi ten lekarz, z tego co słyszałem. No dlatego tak sugeruję, żeby może zażywał tą jedną tabletkę wieczorem. No ja jej nie zażywam, przyznaję się szczerze. No za miesiąc mam znowu u niego wizytę. No jakoś funkcjonuje, jak widać, tak? No żyję po prostu, tak? No musiałem porzucić po prostu wszystkie moje wierzenia przez 37 lat budowane. Masakra po prostu, to były kłamstwa moim zdaniem wszystko. Na przykład wiecie, kazali mi się na języku polskim uczyć Litwo ojczyzno moja, ty jesteś tak zdrowie i ta Matko Święta, co wy ostre świecisz bramie i tak dalej. To kazali mi się uczyć tak naprawdę wyznania religijnego na pamięć, nie? To były wierzenia Mickiewicza. Dobra, no Litwo ojczyzno moja. Okej, no ja pamiętam coś takiego, Matko, co Święta, co w ostre świecisz bramie i tak dalej. No to jest znowu jakaś oda do Królowej Niebios po prostu, tak? Ta Matka, która się tej ostrej bramie jest. Nie ma tam Matki Jezusa, tylko jest tam obraz Królowej Niebios po prostu, którą ja uznaję za jakąś demoniczne wierzenie, tak? Po prostu. No i kazali mi się przez te 37 lat uczyć różnych takich rzeczy, wierzyć w takie rzeczy. Jak się ogarnąłem po prostu, że to wszystko było kłamstwo, że to wszystko jest nie tak. Najpierw próbowałem to wszystko rozumieć psychoanalitycznie, więc przez pierwsze lata poznawałem Biblię, poznawałem Jezusa, ale to wszystko rozumiałem psychoanalitycznie, nie? Że tutaj że nie rozumiałem tego jako żywe, istniejące demony po prostu, nie? Rozumiałem to wszystko naukowo, więc było wszystko ze mną okej, w miarę stabilnie się trzymałem, nie? Ale w momencie, kiedy ta rzeczywistość duchowa już po prostu nie mogła milczeć, tak? Bo ja już doszedłem do takiego stadium, kiedy ta rzeczywistość duchowa nie mogła milczeć, zaczęła mi się rzeczywistość duchowa objawiać, w tym momencie zacząłem wariować po prostu, nie? Po prostu zacząłem wariować. Widziałem demona w postaci, patrzyłem za okno i po prostu czarna dziura chodziła za oknem po prostu, nie? No po prostu czarna dziura tak przemykała z krzaka do krzaka i wszystko wsiąkała. No wiedziałem, że to jest demon, wiedziałem, że sobie idzie, ale mnie to nie obchodzi, bo ja mam Jezusa, tak? Po prostu ja Boga szukam, a nie demona, tak? Takie rzeczy mi się zaczęły objawiać po prostu, nie? Nie wiem, czy to szatan był, czy cokolwiek to było po prostu coś, co nie istniało. To było jak czarna dziura wsiąkająca wszystko. I tam nie było istnienia w tym po prostu, nie? No takie rzeczy mi się zaczęły objawiać, no i ciężko nie zwariować w momencie, w którym prawie 100% mojego umysłu było poświęcone nauce. No, szczęście w nieszczęściu, mówię, trafiłem na tego Ochorowicza, który naukowo próbował zbadać zjawiska mediumiczne. I też się dziwiłem, czemu mi to Bóg pozwala czytać, nie? I tak no, czułem nawet, że Bóg to pokazuje. Że, no, i to mnie też troszkę uratowało, bo gdybym tego nie wiedział, to ja bym dzisiaj chyba siedział w psychozie cały czas.
po prostu, nie? W schizofrenii cały czas, nie? Na szczęście wiem, że nauka też mówi o tych zjawiskach mediumistycznych, tylko naukowcy nie chcą o tym słyszeć, nie? Po prostu, no ale w tym momencie uważam, że to, co ten Horowitz zrobił, już to mówiłem, że to są po prostu kontakty z demonami, tylko na tym nie wiedział, więc ja tego nie zalecam. W każdym razie trzymam się po prostu Biblii. Wiem, że trzymanie się Biblii jest w tym kraju uznawane za nienormalne, jest uznawane za chore, bo mam wpisane w ostatniej diagnozie, że uznaje się za brata Jezusa i modli się za Polskę. Mam to wpisane jako urojenie, więc z tego powodu mam schizofrenię paranoidalną z ostatniego szpitala, że uznaje się za brata Jezusa. To jest normalnym moim wyznaniem wiary. Będę pisał tam do tego szpitala, żeby mi to sprostowali, tak? Bo to nie było moje urojenie, to jest po prostu moje zwykłe wyznanie wiary, do którego mam prawo na podstawie ustawy o wolności religijnej. I nie mam prawa być zamykany w szpitalu psychiatrycznym i uznawany za schizofrenię. Moje wyznanie wiary nie ma prawa być tak uznawane po prostu, nie? Więc będę próbował to jakoś sprostować z tym szpitalem. W każdym razie mówię, byłem u psychiatry w czwartek. Psychiatra mówi, że no, wszystko jest okej. Okay. Po prostu, tak? No, żebym tam zażywał sobie, spróbował zażywać tą jedną tabletkę wieczorem, nie? I tak dalej. No, po prostu, ze mną jest wszystko okej, na ten moment. Tak mówi psychiatra, nie? Okej, trzymajcie się.